Dlaczego nie mam swojego awatara, tego, który miał być ze stronki? To też wiele osób może ciekawić. Awatar będzie ustawiony jakoś o godzinie 16, między 16 a 16.15, o coś takiego. Na razie mi ustawili ten stary, głosowanie się w ogóle kończy o 16 równo, czyli ze startem serwera. I wtedy mi mają ten awatar zmienić w ciągu tam kilku minut, powiedzmy. W ogóle tak, odnośnie tego Łowcy Demonów, to jeszcze powiem zanim w ogóle zaczniemy, że najlepiej byłoby, wiadomo, robić wszystko jak najpóźniej, zostać na pierwszym levelu, niech inni tam porobią trochę awki, niech zrobią mu lepiej, żeby to wszystko robić na jak najwyższych procentach, ale my tam się nie będziemy napinać jakoś o, powiedzmy, 10% w tom czy w tom. Tak więc ja no poczekam tylko aż gildia będzie pełna, aż każdy zrobi przynajmniej to 5-5 z pierwszego pakietu i wtedy już zaczniemy sobie lecieć do 10 levela, potem klaserek i tak dalej. I też nie będę czekał do jakiejś tam, nie wiem, 23, żeby zamknąć postać, tylko szybciej to zrobimy. Pierwszy dzień to wiecie jaki jest. Bo oczywiście postaram się jak najlepiej rozegrać, ale większość się rozstrzygnie chyba w trzecim, tak mi się wydaje. Ewentualnie w drugim, no zobaczymy jak ten DH sobie będzie w tych lochach radził, nie? Dobra, mamy 16. Okej, widzowie, kodzik to jest standardowo Neutral 57. Macie już w tym momencie banerek na górze. Używajcie, jeszcze wam tutaj napiszę, żebyście sobie mogli z czatu skopiować. Dobrze napisałem, dobra. Lecimy. Kopiujcie, używajcie, no i dobra, ja teraz sobie poczekam na jakąś zapkę do gildii i porozsyłam kodzik oczywiście na innych rzeczach, bo i tak musimy poczekać, aż się gildie zbiorą, więc na spokojnie. W sumie można tak zrobić, no. Jak to było? Skarbiec na 4, ulepszamy. Tu możemy sprzedać nieśmiertelkę z tego pakietu, bo ona kosztuje 100 i sobie zrobimy 6. Pyk, dobra. I mamy golda wydanego. Teraz możemy opuścić w sumie. I już nikt nam nie zabierze przynajmniej. Ty, dobra, dostałem, który awatar wygrał. Ale kurde, coś mi tu kurwi. Nie wiem, czy ktoś... No czekajcie, czekajcie, bo czekam na info. Mamy to. Mamy to. Jest awatar i jest gildia. Uwaga, uwaga. Mamy zwycięzcę naszego konkursu. No cóż. Jest jak jest. Coś mi tutaj śmierdzi jakimiś botami, jeżeli chodzi o głosowanko. Ale co? Co wam mogę powiedzieć? No nie wygląda tak źle. Ten wąs. No wąs nie jest wybitny, ale nick zakrył, w ogóle długa nazwa gildii oddaje, bo zakryło szyję. Dobra, to możemy zaczynać aweczkę. Prawie godzina zleciała. Przede wszystkim tak, tak jak mówię, żeby dobrze zacząć, to najlepiej poczekać, aż każdy sobie tutaj wbije procenty, generalnie ulepszenia, no a co za tym idzie procenty do gildii. Najlepiej tam 6-4, 6 oczywiście w trenera i 4 w skarbiec, żeby już fajniejsze misje dostawać, bo wiadomo, to działa na te misje tutaj skarżmy. Z gildii. Jeżeli gracie w gildii free to play, no to wiadomo, że od razu tego nie zrobicie, bo to za ten pakiet pierwszy, co daje nam 1000 golda, się robi. Można ewentualnie 5-5, jak ktoś nie chce nieśmiertelki sprzedawać, no ale raczej się sprzedaje. Tak generalnie. No i co? I teraz jak już mamy procenty, każdy już dał tutaj 6-4, 6-5 i tak dalej, to można cisnąć. Wiadomo, że najlepiej w ogóle jak ktoś gra na grzybach, to cisnąć na samym jakby końcu dnia, żeby te procenty były jak najwyższe, żeby już większość było po tym, po aweczce i tak dalej, po ulepszeniu. No ale my się tu aż nie będziemy tak napinać o każdy procent. Okej, po tej misyjce chyba powinno być.
Weźmiemy to, mimo że skipnę po prostu, żeby już nie czekać. Dobra, i mamy to, mamy 10 level i teraz tak. Przede wszystkim szukamy klucza sobie do... W sensie nie, szukamy klasera. Klucza w sumie też możemy... O, kluczyk jest, ty, to jest bardzo dobra informacja dla nas. Bo teraz robimy tak, to możemy posprzedawać. Szukamy klasera. Jeżeli gracie free to play, to i tak macie z prerejestracji plus z kodu mojego. A ty, ja w ogóle kodu mojego jeszcze nie użyłem. Dobra, trzeba zaprezentować przecież. Sorry, ale przez ten awatar taki rozbity jestem. Nie po kolei wszystko. Zobaczmy oficjalnie, czy wszystko działa. Ty, a dobra, mam 10 level. Nieważne, jeszcze zadziała. Dobra. Cyk, kupon wprowadzony pomyślnie, grzybki dostaliśmy, nieśmiertelka siedzi też, o teraz jest grafika. Okej. A, tu dostaliśmy znak zapytania, bo od razu użyłem nieśmiertelkę, no ale tu była nieśmiertelka w każdym razie. Dobra, czyli wszystko śmiga tak jak powinno śmigać. Jako gracze free to play macie prawie 100 grzybków, polecam, to chyba jest pierwszy, jedyny raz jak powinniście używać grzyby na rolowanie. Czegokolwiek tutaj w gabinecie, czy w ogóle w sklepach. No ale klaser jest bardzo ważny, więc wypada go sobie po prostu znaleźć. Szkoda, że nam się trinket nie pojawił w misjach, bo trinket jest od 15 levela w sklepie. Ale dobra, mamy coś na zręczność, mamy coś na wytrzymałość, to tak pierwsze lepsze. No i szukamy tego klaserka. Dokładnie 100 grzybków. Nie no jak, 57 z kodu i 40 z prerejestracji, to masz 97 łącznie. Tak, tak, tylko suby, Saku. A, to możemy w sumie kupić, czemu nie? Póki jest takie dość tanie. W gabinecie już nic więcej nie będę szukał. Plus jeden zawki, a no, czyli 98, bo jeszcze pierwsza misja, faktycznie. O, i mamy klaserek, dobra, kupujemy to. Widzę, że jakiś lag był. Dobra, kupiło nam ten klaser. I okej, okay, i tak jak mówię, jeżeli jesteś graczem free to play, to polecam ci w ogóle te klepsydry zostawić na sam koniec, żeby jak najpóźniej tą mawkę robić dalej. I ewentualnie, żeby sobie tutaj atakować ludzi... O, dostaliśmy osiągnięcia, żeby atakować ludzi, którzy mają jak najwięcej itemków. Na początku i tak ten klaser jest praktycznie niewypełniony wcale, więc kogo byś nie zaatakował, to coś ci da, no ale wiadomo, lepiej takich, którzy mają full ekwipunek, to zawsze za jeden atak więcej dostaniesz. Jeżeli nie robisz tego za grzyby, wiadomo, jako osoba free to play, to możesz sobie oczywiście za reklamki na telefonie również, zamiast za grzyby, oglądać tam 30 sekund reklamy i robić to. Wiadomo, jest to czasochłonne, no ale jednak ten klaser jest bardzo ważny, żeby jak najwięcej mieć go, jak największą tą premię do PDM, żeby później z tych misji dostać jeszcze więcej expa, więc to polecam. No a grzybiarze to wiadomo, przeklikują teraz ten klaserek po prostu za grzybki, ale to zaraz zrobimy, bo jeszcze tutaj poszukamy itemków lepszych, bo jednak wbiliśmy ten 10 level. Tu mamy coś na zręczność, może być. Pierwsze lepsze weźmiemy. Łuczek na szczęście, no to nam się nie przyda. Tu na zręczność, no ale malutko. Siła, zręczność to nie bardzo. No tak, jak grasz eko, to też raczej nie wydajesz grzybków na ten klaser. O, powiedzmy, że to i tak zaraz tą broń zmienimy. Nie ma co się napinać. Mamy zręczność, szczęście. A, wezmę. I nam zostają buty, wytrzymałość, szczęście, dobra, też wezmę. O, zobaczcie, 1:1, idziemy, pogu. Czyli nam zostały jeszcze rękawiczki w takim razie. Inteligencja, wytrzymałość, o, wytrzymałość plus 8, dobra. I teraz możemy jeszcze troszkę tutaj wrzucić w tą z rękę. Powiedzmy, żeby było tak... O, ze 100, ładnie to wygląda. Tu możemy troszkę wrzucić, bo mamy trochę golda. 14 poziom, 10% kasera to dobry wynik. No jeżeli grasz eko, to myślę, że okej. No generalnie ja tak będę chciał dobić, nie wiem, z 25%, coś takiego. Dobra, nie ma już golda. I teraz tak, lecimy. Przede wszystkim weźmiemy sobie ten kluczyk. Mamy wszystko kupione oprócz trinketu, bo trinket jest, tak jak mówiłem, od 15 levela. To możemy przyspieszyć. Dobrze, że on nam poleciał. I okej, pierwsze lożki, widzowie. Pierwsze lożki na zbufowanym łowcy demonów. What a shit. Ale emocje. Lecimy. Co? Ale że on taki mocny?
Ty, dobra, gramy tu już do końca. To był sarkazm jak coś, oczywiście, jeżeli ktoś nie ogarnął. Okej, to możemy sobie wziąć, nie będę zapisywał, bo i tak widzieliśmy całą walkę, lecimy dalej. Oddaję. No i cyk, odrodzonko. Szkoda, że krytów nie ma, ale mamy... No i następne odrodzonko. O, i od razu rękawiczki epickie. No i widzicie? Tak to można grać. Czemu ta klasa jest taka OP? To jeszcze nie koniec, lecimy dalej. Tego chyba też jeszcze machniemy. Bo nie dostawałem zapki, lubię strzelać. Chociaż nie, w sumie to nie wiem, czy go machniemy. Ty, ale szkoda, bo myślałem, że chociaż ten 11 level wbijemy. No bo najważniejsze to jest to, żeby robić na początku jak najwięcej lochów i jak najmniej tutaj ty... O dobra, jest odrodzonka, ale nam kryty nie siadają w ogóle. Może być problem. Żeby tą mawkę robić jak najpóźniejszym levelu, bo wtedy więcej expa dostajemy z misji, nie? Przynajmniej w pierwsze dni tak to działa. Ty, 0,63 mamy na niego. To nie jest wcale tak mało. Wrzucimy tu jeszcze trochę stat, powiedzmy w tego kryta, bo trochę golda nam wypadło. Trochę więcej w tą zrękę. Na pewno teraz wzrosły te procenty, no i lecimy. Ja, ale aż jestem zdziwiony, że tak dużo, szczerze. Jezu, wy naprawdę przeżywacie to, że w tej samej gildii, co jestem ja, to jest też Davalon. W dupie mam to, że on jest w tej gildii, szczerze mówiąc. Po prostu chciałem jakąś gildię, żeby mieć procenty, żeby zacząć awkę robić. Ja nie wiem, niektórzy to mają... Kurwa, blisko było. Teraz był lag, ale niestety. No tak, no z magami tylko problemy tak naprawdę będziemy mieć. Dzięki za follow. Wygrywać nie umie? Dobrze. Jest teraz na oficjalnym streamie Shakesa. Możesz iść i mu napisać, że nie umie przegrywać. Nie obchodzi mnie w ogóle, co on umie, a co nie umie. Ja nie wiem. Ja przypominam, że to jest gra przeglądarkowa. A nie, że kogoś nienawidzimy albo kochamy. No on tam jakąś dramę miał na W56 z chłopakami z Polski. Ale ja nawet nie grałem na W56, nie wiem, w dupie to mam. Przecież czekaliśmy chyba, kto był od początku widział, czekaliśmy chyba z pół godziny na zaproszenie do gildii. Siemanko Sherid, witam. Nie no, kurde, to naprawdę jest... Czekajcie sekundę. Jak sprawdzić procenty na poko... O, siedzi! Dobra, ty, ile nam HP zostało? Ciekawe, ile odrodzeń. 11 level dzięki temu, z samych lochów. Ale OP ścierwo, what? Dokładnie. Dobra. Zobaczmy. SF Toolsy sobie wpisz pozytywna na YouTubie i będziesz miała poradnik ode mnie, jak tam się logować. I jak sprawdzać te procenty. Dobra, drugie odrodzonko. Trzecie odrodzonko. Czwarte odrodzonko. Dobra, cztery odrodzenia. Pięć, a nie cztery? Co jest, źle policzyłem? Czemu się śmiejecie? 4? No, 4 były.
No właśnie. Dobra, jakąś klatę dostaliśmy. No tak średnio bym powiedział. Nie, zostawimy to. Lepiej mieć więcej tej zręczności. Dobra. Na razie już lożków nie pchniemy raczej. Teraz mamy podstępnego wampira, czyli lecimy z klaserkiem. Powiedzmy jakaś pozycja 4000. No i atakujemy tych, co mają więcej itemków. I tak po prostu ten klaserek się nabija, no to wiadomo, jako grzybiarze. Ja tu będę leciał od góry do dołu. Zobaczymy ile, jak to będzie szło. No jako free to play, no to albo co 10 minut, albo za reklamki na telefonie. Dobra, mamy 25%, okej. Czyli powiedzmy, że gituwa. Nie jest źle, nie jest też jakoś ultra dobrze. Teraz tak, jaki jest plan? Chyba dobijam 15 level po prostu misjami. Robimy jakieś przebieranko. Zmieniamy podki na średnie. I lecimy w lożki. Zobaczymy ile zrobimy. Ok, mamy 15 level, teraz tak. Najpierw poszukamy sobie potek. I przy okazji, dzień dobry. Czemu ten awatar wygrał? To nie do mnie pytanie. Kurde, inteligencja. Tu możemy dać na zrękę, bo tu mamy wytrzymałość plus 16, to można wymienić w sumie. Dobra, podka jest. A widziałem takie określenie Brisinger, tylko nie wiem, czy to ty pisałeś na tym w komentarzu na YouTubie. Ale przecież Blackwall, ja pokazywałem, jakie zdjęcia wysłałem na odcinku, no. Widać, kto nie ogląda. Nieśmiertelkę możemy wziąć, to już będzie z głowy. Kurde, myślałem, że to suba, to po, nie, tak, Lepsydra 10 razy. Sadek. I jeszcze by nam się wypadało wymienić naszyjnik, nie? Dobra, jest na zręczność. I teraz szukamy naszyjnika jeszcze. No troszkę tak, tak to wygląda niestety. Zręczność plus 5, dobra, niech będzie. Wyjebane jajca. Lecimy dalej. O, to bierzemy jak najbardziej. Tu słabe. Ale jak już ktoś zaczyna przesadzać, to wtedy zostaje wymieniony na lepszego widza. Czemu zakrywam ilość kaski i grzyboli? No generalnie dlatego, żebyś na przykład mi nie ukradł jej. A lubią się tacy trafiać, Kuba, na starcie serwera. O, Kuba Froncek, to ty chyba jesteś widzem pana Maxila, jak się nie mylę. Nie wiem, czy to jest teraz akurat dobre określenie, ale... You know. Pamiętaj, żeby broń... Kurwa, wazon. To już jest nie ta broń. No możesz mnie atakować na przykład. Ale nie rozmawiajmy teraz o tym. Wazon, to już nie jest ta broń z pierwszego levela. Ja mówię o Goldzie Mati. Miałem taki nick przed Paramaxilem? A, bo on się chyba nazywa Frączek, a nie Frącek. Chociaż no, ciekawa zbieżność. No to zjebałeś? No zjebałem, no. Nie wiem, czemu mi nikt tego nie przypomniał wcześniej. Plus 12, to nie jest jakoś dużo. Plus 5, dobra, to weźmiemy. Czemu nie powinienem no bo lepiej te klepsydry sobie na kiedy indziej zostawić, nie? Na przykład jak będzie mało czasu do awki, a będziemy klaser jeszcze dobijać albo coś.
Ty, a ile kosztuje... Chociaż nie, to i tak będzie bez sensu. No dobra, nieważne, zjebałem koniec końców. Nie zostawiłem broń. Inteligencja, szczęście. O, to jest fajny pasek, możemy go wziąć jednak. Co prawda daje dwie staty, no ale jest o wiele lepszy. Mój ulubiony polityk? Ciekawe pytanie, nie mam. Wyjebane mam w tę politykę. Jak mam być szczery. Dobra, te buciki weźmiemy. Co jeszcze nam jest potrzebne? Rękawice wymienimy raczej. Lepiej dać coś na samą z rękę albo HP niż na wszystkie cechy. No i musimy klatę jeszcze wymienić. No i broń, broń przede wszystkim. Niestety, broni nie ma jakiejś fajnej. Mortalo, czy widziałeś, co mówiłem w filmie? Że przedstawiam postacie w kolejności od najstarszego zgłoszenia do najnowszego? Czy umknęło ci to? Jeżeli ci umknęło, to ci mówię teraz. Kurwa, ta broń jest niezła, ale ten rozrzut nie jest wybitny. No i na HP. Możemy w sumie wziąć na wytrzymałość, bo nie mamy tej wytrzymki dużo względem. O, osiągnięcie, dobra. I zostaje nam klata, a nie, klatę już mamy, rękawice nam zostają, sorry. Rękawice i broń. Plus 13. Górny rozrzut nie jest wybitny, ale daje z rękę. Bierzemy to. Zostają ręce. Ręce na samą zręczność i szczęście. Dobra, biorę. Nie będziemy się jakoś napinać. Dobra, i teraz jeszcze jedna ważna rzecz, zanim polecimy w lochy. Skoro już i tak tutaj nie zrobimy osiągnięcia, żeby ulepszyć 10 razy, to musimy zrobić osiągnięcie związane z hazardzistą, widzowie. Dobra. Okej, okay, za drugim razem siadło. Dobra, będziemy robić tak. Bo wy nie widzicie w sumie grzybów. Będziemy robić tak, jak siądzie mi dwa razy, to trzeci wybieracie wy. Teraz jest już trzeci, wybierajcie, który kubek. Ja wiem, że to nie ma znaczenia, ale... Ale no pobawimy się standardowo. Widzę, że zdania są podzielone, ale dużo, dużo osób na drugi z tego, co widzę. Nie, no nie będziemy ankiety, bo raczej nie uda nam się od razu. To nie będę co chwilę ankiety odpalał. Dobra, większość leci środek, cyk. O kurwa, ty. Hazardzista za pierwszym razem. Pierwsze trzy gry u hazardzisty i trzy wygrane. Ja pierdolę. Ale oro zostało zrobione. Dzięki, widzowie. I nam wpadł też ogrywacz od razu. Kurde, no ale tak żałuję, że tej broni nie zostawiłem. Wiedziałem, że o czymś zapomnę. I zapomniałem. Okej. Wrzucimy troszkę w HP. W sumie to... To szczęście też powinienem, bo my nie mamy za dużo procent nakryty, a to nam się na pewno przyda. No i dobra, lecimy dalej w lochy. Jesteśmy już dość mocno wykokrzeni, że tak powiem. Dobra, dzięki. I od razu mamy jakiś pierścionek, bardzo fajny swoją drogą. A, i czekajcie, w ogóle obejrzymy, bo ja niepotrzebnie skipnąłem. Zobaczmy, jak ta walka wyglądała. Właśnie tak myślałem, Hiroyuki, żeby to zrobić i chyba tak zrobimy. Ty, ani razu się nie musiałem odradzać, dobra. W sumie nie ma co się dziwić, bo te lochy są... bardzo proste. Czy będą jeszcze jakieś kody na dniach? Nie będzie. Kurwa, ile bloków nam robi, ale dobra, odrodzonko jest. Ale kryciol siadł. Kurwa, no co jest z tymi blokami u niego? Ty no,
Czy możesz do gildii jak założę? Jak założę, to pewnie tak, ale kiedy założę, to nie wiem. No oni teraz zmieniają, że chyba co serwer jest więcej grzybów, tak jakby. Ciekaw jestem, czy jak będzie W100, to dadzą 100. Dobra, teraz już musieliśmy się odrodzić raz. Okej. Troszkę kryta podbijemy. Teraz jest chyba Banshee, jak się nie mylę, dokładnie. Te lochy początkowe to już się zna na pamięć. Banshee się nie odrodzi. W sensie my się na Banshee nie odrodzimy. Ale jakby nam siadły kryty, a jej wcale, to powinno siąść. Dobra, jest kryt. Sprawdzimy w ogóle i mamy procent na nią. 0,80%. To nie jest mało niby, nie? Nie no, od jakiegoś 2020 roku serwery wychodzą średnio co półtora miesiąca, więc to W100 będzie maksymalnie za kilka lat. O kurwa, co to była za próba? Teraz to do mnie dotarło. 43 HP. Nie no, trzymajcie mnie, bo... 73, no co jest? Ja pierdolę. Z moich obliczeń tak 2,25-2,26 będzie W100? Bardzo możliwe. Dobra, siedzi. Zobaczmy tą walkę. Pierwszy zwykły, drugi zwykły, trzeci kryt, no i czwarty kryt. A ona żadnych, no tak myślałem właśnie. Dobra. Lecimy dalej. Czy tego woja jeszcze jesteśmy w stanie zrobić? W sumie to będę skanował po prostu. 0,11, o kurde, no to nie, to nie. To nie ma już totalnie sensu go klikać. Szkoda, myślałem, że on jeszcze siądzie, ale dobra. Okej, okay, to w takim razie chyba lecimy z klaserkiem dalej. 26% nam wpadło, bo to zawsze są jakieś tam potwory z misji i tak dalej. Okej, okay, co ja tu miałem dalej robić? Czyli tak, klaserek dobity, czyli teraz chyba lecimy 20 level zaweczki. Tak mi się wydaje. Kluczyk do drugiego lochu. Przebieranko znowu. I dalej lożki. Tak to mniej więcej wygląda. Tu w ogóle tragiczna misja. Niech będzie ta. Kurwa, ale słabe te misje. Dobra, wezmę tą, żeby tylko dobić level. Bo to nie jest najlepsze. Dobra. Lecimy. Przebieranko kolejne. Chociaż w sumie... A! Kurwa, jeszcze ten klucz, faktycznie. Ten klucz... Jezu, jakie misje tragiczne. Dobra. Jeden pasek nam został, ale tragedia, powiem wam. Ale okej, okay, lecimy, bo jeszcze jakiś level się wbije przy okazji. Co to trzy paski? 300 awanturniczości. Chyba neutralnie lubiany przez artystów Shakes and Fidget.
Bardzo możliwe, ale spokojnie. Zemścimy się kiedyś. Ja też ich narysuję w Paint'cie. Czy dużo straciłeś, jak dołączyłeś do gildii dopiero na 10 levelu? No, troszkę straciłeś. O dobra, jest odrodzonko. Czy my jeszcze tego Yetiego byśmy machnęli? I no, jakbyśmy się odrodzili, o właśnie, tak jeszcze... Tak ze 3-4 razy. To powinien siąść, szczerze. Dobra, trochę tu poklikam. O, dokładnie, okej. Pokażę wam walkę. Afera awatarowa. Dobra, pierwsze odrodzonko. Drugie odrodzonko. A, to dwa jednak wystarczyły. Tylko krytów nie waliliśmy. No nie, niedużo, niedużo tej awanturniczości. No ale... No niedużo po prostu. Okej, okay, mamy 21 level, lecimy. O, zajebisty pasek w zasadzie. To nam daje tylko plus 2, to bez sensu. Ten pasek słaby, brońka też. Dobry żart, muszę przyznać. Uśmiechnąłem się nawet letko. Ubij jeszcze tego szkieleta w pierwszym lochu, ale ja się dużo nie wzmocniłem. O kurwa, prawie 6% na niego mamy. To ciekawe. Oj, nie ten. Ten. No sprawdziłem przecież. 6% mamy na tego, co go teraz klikam, a na tego drugiego mamy... Mamy... 0,80. No to niby nie tak mało, ale już... Zmienimy broń i padną w chwilę. SF Tools się nazywa. O, siedzi, ty, jakiś epik mamy. Czekajcie. Faktycznie z tym B o wiele lepiej... Co mnie tu... Kurwańska. Faktycznie z tym B nie trzeba wyłączać ekranu MR-ku. Nie wiem, czy jeszcze jesteś, ale dzięki za radę. Sprawniej to idzie. Pytania o procent chyba nigdy nie znikną? No chyba tak. Dobra, mamy pierwsze odrodzenie, mamy drugie. Mamy trzecie też. Dobra, to nie było wcale takie proste. Dobra, lecimy dalej. Plus 5 średnich, 58, 10 większy. Trochę HP nam daje. No wezmę, powiedzmy, że wezmę. A, i to wymienię. Fajny ten nowy DH? No na razie klikamy, no wydaje się git tak na pierwszy rzut oka. Ale ciężko ocenić po jednym, po 3 godzinach gry powiedzmy. Czy będzie on git, czy nie będzie. Czekajcie, co my już mamy? Mamy pasek, mamy powiedzmy broń, mamy buty. To nam jeszcze brakuje tutaj hełmu, rękawic i klaty. O, lata oddaję. Ty, może ja coś wrzucę w sumie. O kurwa, to 1000 golda kosztuje? Dobra, to chociaż tutaj wrzucę. Dobra, czy jeszcze hełm i rękawice?
O Jezu, jaki dobry łuczek pod względem średnich. Trzymaj się, Lord. Nie no, to chyba muszę wziąć. Za dużo mi daje na plus. Stat trochę tam straciłem, ale najwyżej dobiję trochę goldem to HP. Za dobre to było. Tymczasem stream do 18. No mówiłem, że nie zdążymy, raczej, że przedłużymy. No ale to chyba lepiej, nie? Powinieneś się cieszyć, wazon. Tylko ja będę potem siedział do nocy i go obrabiał. No ale cóż. Tracimy pancerz, no nie za dużo mi to daje w sumie, to nie ma sensu raczej. Też nie ma sensu. No powiedzmy, za dużo mam tej z ręki, ale zaraz to sobie uregulujemy, że tak powiem. Stream do rana. Nie no, ja tutaj specjalnie takiego bardziej speedruna robię z tej postaci. Ale kurwa. To wcale mi nie daje jakoś bardzo dużo, ale dobra, mniejsza. Oj, skipnąłem hełm. No ten mi daje pancerz na plus, ale staty tyle samo. Nie chce mi się szukać, wiecie? Nie wiadomo ile. Tu na siłkę mamy. Znowu na siłkę. O, na wytrzymałość i pancerz na plus. Dobra, to się przyda w naszej obecnej sytuacji. I teraz tak, tu musimy znaleźć wisiorek i chociaż pierścienia chyba jeszcze nie będę zmieniał. Wisiorek ewentualnie tylko. O północy od nowa stream? Nie, jutro streamek około 18 od razu powiem. Szkoda, że nie powiedziałem, jak było prawie 300 osób, teraz jest troszkę mniej. Ale no, około 18 może być jakaś obsuwa, ale to będę informował na Discordzie, bo jeszcze nie jestem pewien. Dobra, weźmiemy to. Ale no mówię, około 18 w każdym razie. Dobra, teraz podbiję tego HP troszkę. Powiedzmy, że trochę inty. Żeby tutaj jakbym miał jakiegoś bloka, to żeby mi pomogło. Powiedzmy, że szczęścia. No i dobra. Niech będzie. Lecimy dalej. Tu 30 level, tu 28. Dobra, no to szkielecik powinien paść najpierw. Przedłużany by oddał. Ale kto by chciał płacić za to? Chociażby można zrobić, że na przykład, nie wiem, jeden subik to powiedzmy 15 minut albo 10, nie wiem jakie są w ogóle stawki. Trzeba by to jakoś dostosować do naszego poziomu widowni, w sensie wielkości widowni. O, może w ten sposób. Kurwa, czemu się w ogóle nie odradzamy na tego szkieleta? Co jest? No dobra, teraz odrodzonko. No i siadło od razu. I 22 level mamy. Teraz mamy tak, tu 34, tu mamy 30. Tego magusia damy radę, powinniśmy. No bez żadnego kryta go prawie zabiliśmy, więc... No właśnie, teraz był fajny kryt. Kurwa, no jeden krytyk. No nie, no proszę cię, no. Co ty robisz w ogóle? Kurwa, nie wiem. Nie dość, że awatar taki, to jeszcze pizda w lochach. No w ogóle krytów nie daje. Jebany. Prior neutral. Jak muszę szukać słów do wyzywania samego siebie, żeby nie powiedzieć czegoś banable. Też jest w ogóle piękne swoją drogą. No nie, no. Dobra. Nie oglądamy tego, póki nie padnie. Obejrzymy, jak padnie.
Dobra, dzięki. Zobaczmy, jak to wyglądało. Pierwszy zwykły, drugi zwykły. Trzeci zwykły, oj, czwarty z tego dużego rozrzutu nam siadł. Tu mamy 40 level, tu mamy 34. Zobaczmy. Procenciki. 1,66, a ten drugi not possible. No to dobra, jeszcze powinniśmy go machnąć. To tu pewnie ze 3-4 odrodzenia by się przydały. Ile on ma HP? 42 tysiące, my mamy 31. Niecałe 2% to sporo. Dzięki pięknie za synonimy. Przyda się na później. O, siedź, dobra ty, 23 level mamy. No i właśnie to jest to, żeby wbijać jak najwyższy level, zanim ruszymy dalej jawkę. Jeszcze my tu musimy klaser powbijać. Zobaczmy, jak to wyglądało. SF Tools Antizone. Jak sobie wpiszesz na YouTubie SF Tools Neutral, to ci wyskoczy poradnik. Nawet nie liczyłem, ile odrodzeń w końcu. Chyba ze 3 albo 4, nie wiem, coś takiego, nieważne. Okej, to tu już dalej będzie problem. Więc teraz lecimy z klaserkiem dalej. Myślę, że teraz już nawet jakoś na 1500 powinniśmy ten klaser wbijać. A może nawet na 1000? W sumie to jesteśmy dość mocni. O, coś takiego. I lecimy w górę. Ile chcę? No na pewno z 40% teraz będę chciał wbić. 40,03, mamy to. Czyli teraz co robimy? 25 level chyba dobijam przede wszystkim. Dobra. Siedzi 25, mamy twierdzę. Okej, możemy teraz pakieta kupić. Albo i nie. O dobra, teraz jest. Okej, czekajcie chwilę. Dobra, chyba już. No, działa. Okej. Dobra, nie chcę, będzie tak na razie. Tu jeszcze mogłem w sumie zbudować, ale to już wyjebane. Ja bardziej bym się spinał nad tą akademią. Nie miałem w ogóle golda. To pierwsza sprawa. A druga sprawa jest taka, że bardziej bym się spinał, jakbym tu jakoś miał dłużej grać. Ale jak to jest na miesiąc, czy tam na półtora, to... to nie będę tego skarbca i tego budował, tylko to na razie. Bo jeszcze nam coś poleci, pewnie zawki. I jeszcze skoła i tak dalej. To niech będzie na razie tak. Okej. Dobra, i co my teraz chcemy robić? 40,5% klasera. 26 level mamy. Procenty na lożki musimy sprawdzić przede wszystkim. Może jakąś broń byśmy... Chociaż kurwa, nie mam golda za dużo. No dobra, procenty na lożki są słabiutkie. Dobra, mamy te 42%, okej. No i co my teraz chcemy robić tak naprawdę? Z lożkami już jest kłopot, golda mało. No nie wiem, to chyba aweczka i kończymy, tak szczerze. I jutro część druga. No i tak mi się wydaje. Mógłbym tu jeszcze poszukać itemków z gemami. I coś, chociaż jakbyśmy, ile kosztują w ogóle bronie? Jakbyśmy jakąś brońkę znaleźli. Ta w ogóle dobra, ale bez gemika. Taką już ze slotem.
Ano tak, rycerzy w sumie nie zrobiłem. Ale dobra, to już tam później. Jakąś broń z dziurą sensowną, jakbyśmy dostali. Na wytrzymałość, ale mały rozrzut. Kurwa, zaczyna się. Tu minus 7. Duży rozrzut mamy w tej swojej broni. O! To nawet fajne. Tylko nie mam golda. Dobrze by było. Ten nie daje nic. Ten nic nie daje. Kurwa, ja tu jeszcze tracić będę. Dobra, zrobimy misyjkę najwyżej, bo to już i tak jest takie na koniec. Pyk. Czy poleci coś, co nam odda? O kurwica. Ty, ale to jest tylko 26. Te gemy nie są jeszcze jakieś wybitne na tyle rycerzy. Ale dobra, zobaczymy teraz procenty. Może na coś tam wzrosło jakoś fajniej. 0,70 na tego kamiennego olbrzyma. Dobra, spróbujemy. Zobaczymy, może odda. Bo tu i tak te gemiki jutro będą oddawać te gemy. Nie, moi rodzice nie grają w Shakesa, Mirales. Jeżeli cię to interesuje tak bardzo. Kurde, no 0,70. O! Dobra. Mamy to. Teraz mamy maga, to już nie do zrobienia dzisiaj. Z tym golemem też problemy będą. Zobaczmy. Ile odrodzeń tu musiało siąść? Pierwsze. Drugie. Trzecie. Czwarte. Piąte. Okej, no to trochę ich było. Ale on też dużo nie blokował w sumie. Koniec. Jeszcze muszę tu ulepki zrobić, żeby gildia też nie była zła na mnie. Mamy 27 level. Pyk. Tu jeszcze dyszkę dostaniemy. Pyk, dobra, aweczka się skończyła. Siemanko, Zielix. Dobra, i teraz tak, co nam zostało? Oczywiście wszystko robimy na sam koniec takich rzeczy jak arena i kółko. Trzy grzybki, drewno. Kurde, no jakbym expa dostał jakiegoś. To by było miło. Nie no, proszę, żadnego expa. O dobra, jest ex, ale nie za dużo. Dobra, kolejny. Okej, mamy zakręconego. Dobra, zrobimy teraz może to. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać. To jest tylko 500 expa za tą arenę, to jest bardzo malutko. 10 takich aren to jest 5000 expa, no to jakbyśmy dwa razy expa z koła dostali, coś takiego. O nie, ale poniżenie. Dobra. Mamy niepokonanego. Trochę nam stat wpadło dzięki temu. Ty, ale ja tu w ogóle... Kurwa, ja mam strasznie słabe statystyki. Ale chyba mnie nie wyrzucą, nie? Chyba nie.
Dobra. Teraz jeszcze sprawdzimy. 0,40. Zobaczmy. Nie będziemy na niego wydać nie wiadomo ile, ale jakieś sportowe 100 grzybków, może 150. Nie będzie głupie. Jakie mam w ogóle staty? A, nie takie złe. Nie taki zły rozstrzał. Kurde, ale powiem wam, że myślałem, że większe będzie oro w tych lochach. Przypominam, że tower padł na 002, to prawda, to prawda. Ale no wiesz, to jednak jest... Tam dochodzą też pachołki i tak dalej. Właśnie mówię, mi się wydaje, że ten kalkulator trochę inaczej to liczy jakoś. Ramkę możesz zdobyć nawet bober na pierwszym levelu. Wystarczy, że masz 1000 grzybów na koncie i ją sobie kupisz. O tutaj pojawia ci się taki ziomeczek i od niego kupujesz. Nie ma znaczenia co i jak. W sensie, który level masz i tak dalej. No, ale tak jak mówię, myślałem, że tutaj, zwłaszcza na takich wojów i tak dalej, będzie większe oro. A my tu staty daliśmy dużo golda, bo ja normalnie o wiele więcej wulepy daję na starcie. Ale że to nie jest moja gildia, ani żadna tam bliska, no to jest jak jest. Także staty mamy mocne, jeszcze gemika mamy w tej broni, co nam pomaga niby. Tu kurczę... Tak topornie idą te lochy dość. Kurde, zawsze jak jest taki lag, to już się przyzwyczaiłem z W55, że nam padnie. Nie pada jebaniutki. 12 000 HP. Ty, ale tu te próby w sumie nie ma za dużo takich bliskich. Tak szczerze. Siedzi, dobra. O, mamy to. No ta złota ramka nic nie daje, to prawda. Mamy 28. Obejrzmy sobie tą waleczkę. Pierwsze odrodzonko. Drugie odrodzonko. Trzecie, czwarte, piąte, okej, no to tak 5 potrzebujemy na takie, na takich mocniejszych rywali. Dobra, jak wygląda topeczka teraz? Tu ma 28, o kurde, widzę, że on tu się przebiera w same gemy, to on pewnie będzie lecieć dalej. Tu mamy jakiegoś berka prawie 2,9. Tu też mamy początek 2,8. A, on już ma w ogóle... No, to w sumie tak jak my, też mamy 2,8. Ale on tu będzie leciał dalej. No, możliwe, że on idzie do... na top 1, przynajmniej w te pierwsze dni. No, ale topka jest bardzo zróżnicowana. To jest oczywiście dopiero 19 godzina. Jak ja to pokazuję, tutaj mówię to osób na odcinku, więc jeszcze się pewnie dużo zmieni. Ale generalnie jestem zdziwiony, że jest taka różnorodność. Myślałem, że tu większość to będą DH. No, pozostałe rankingi, no to raczej za bardzo nie ma co patrzeć. Tu tą twierdzę jeszcze potem rozbuduję jakoś bardziej, ale to już mówię. Tak na szybko tylko przeklikałem, żeby było. Możemy jeszcze rycerzy trochę dołożyć, bo i tak poleciało. A, Zawki nam w sumie chyba żaden ten nie poleciał, nie? Jak dobrze pamiętam. Dobra. Więc no, tak to się generalnie prezentuje.